Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Speedrunna 4.0. Dzisiaj bez kamerki, wybaczcie. I moi drodzy, przypominam, a w zasadzie ogłaszam, że 12 maja będzie rozegrany pierwszy turniej szachowy Szachuś Blitz Cup. Zapraszam serdecznie, podlinkuję wam w komentarzu link do ChessArbitra, gdzie można się zapisywać. Tam też również jest komunikat. Sam będę grał, zapraszam. I tutaj już wracamy do partii. Mamy obronę sycylijską, skoczek na d4. No to zagram od razu e5. Wiem, że taki ruch istnieje i skoczek może zagrać od razu na b5. d6 trzeba grać, żeby tu nie wszedł skoczek. c4 i mamy pozycję z maroczego. Tutaj oczywiście tego skoczka stąd wypędzę, grając a6. On wróci zapewne na c3 lub na a3. W sumie c3 też jest ok. Zagram goniec na e7, żeby potem zagrać skoczkiem, żeby nie było takiego związania na hetmana, więc w tej kolejności spróbuję. Oczywiście tutaj walka jest przede wszystkim o punkt d5. To jest bardzo ważna rzecz w tych sytuacjach. Też przypominam, że gramy tutaj do rankingu 2500. Zaczynałem z rankingu 500, więc kawał już speedruna 4.0 jest rozegrany. Bardzo dużo tych odcinków już było. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie podczas oglądania i też jakaś tam oczywiście nauka. Mam nadzieję, że też wychodzi. No ale dobra, jedziemy. W każdym razie przygotuję sobie za chwilę roszadę, zagram gońcem na e6. Taki jest plan. Następnie może wieża c8, żeby zagrać skoczkiem na a5. Tu również oczywiście zruszuję króla. Skoczek będzie szedł tędy. Na pewno będzie szedł tędy. I teraz pytanko tutaj. Nie, no chyba trzeba grać naturalnie. Goniec na e6 i wieża c8. Tutaj nie ma raczej, według mojej oceny, żadnych innych planów. Choć możliwe, że są jakieś bardzo dokładne i tak dalej, ale. I teraz do b5 by chyba trzeba było dojść. Chociaż skoczek na d4 może złapać fajną placówkę, która mi się bardzo podoba. I tak chyba zagram. Od razu będę uderzał mocniej w punkt C4, aczkolwiek to jest bronione, ale to jest nieistotne. Znaczy, wszystko jest istotne, ale będę to teraz robił. Będę naciskał. Możliwe, że też taki ruch jakiś zaistnieje. Może hetman A5, B5. O! Jest ruch B3. To mi pozwala zagrać B5, bo jeżeli pionek zbije, to skoczek straci swoją tutaj głowę, więc B5 teraz działa, a będę mógł tutaj po prostu zbić. Zbić będę musiał to, no bo co, przepchanie nic nie daje. Muszę otwierać pozycję, nie mogę za bardzo jej zamykać, więc trzeba to zbić według mojej oceny. No oczywiście tutaj goniec może zbić skoczek, no i zobaczymy, co dalej się wydarzy. Ale chwila, dobrze jest, bo jak zbije pionek, to super struktura mi się ustawi, można skoczka fajnie przerzucić. Jeżeli zbije skoczek, to zbije goniec. Dobra, zbija. Aha, moment. Co ja w ogóle gadam? Przecież skoczek broni tu pionka. Coś mi się przywidziało. Goniec zbił. Okej, a może bym zagrał coś w tym stylu? Skoczek wejdzie tu. A może być ciekawie w sumie. Różnobarwne gońce. Trochę mnie kusi coś takiego, że bicie tu i bicie do końca, tylko że to chyba nic nie daje. Jeszcze sobie chwilkę pomyślę, jakby tutaj można, bo jak zagram tutaj, to grozi bicie tutaj do końca i ze zdobyciem figury. No dobra, zagram hetman b6, sprowokuję skoczka do d5. Najwyżej po prostu go wymienię, skoczek na d4 stoi, a groźba zbicia na c4 istnieje. No hetman b6 wydaje się to takie naturalne podejście, tak też czuję, więc tak zagram. W ogóle z kim ja mam do czynienia? Gość 2393, bardzo wysoki ranking. W Blica 248, w zadaniach 3300, nieźle. No dobra, na spokojnie, gramy sobie dalej. Hetman B6. Jeżeli goniec w ogóle zbije na E6, to ja odbijam pionkiem i fantastycznie będę bronił dwóch pól centralnych. I to będzie naprawdę, według mojej oceny, dobry deal. Ciekawe, czy to się w ogóle wydarzy. No Sycyl ma to do siebie, że nie jest prostym debiutem, jeżeli czarne próbują wygrywać. Oczywiście w każdym debiucie próbujemy wygrywać, w każdym razie w Sycylu
Jest na to szansa, ale to jest, no to jest trudny debiut. To jest po prostu trudny debiut, który wymaga wielu takich no, precyzyjnych na pewno posunięć, niełatwych, aczkolwiek zachęcam do gry każdego. Dobra, Hetman wzmocnił tutaj tego gońca. Nowak zbije, skoczek zbije, nic nie ma. Okej, no dobra. Może. Ha, chwilunia, przecież tu jeszcze mi atakuje sprytnie pionka. Dopiero teraz to dostrzegłem. To jest sprytne. W takim razie. Może A5. Już taki ruch trochę mi się nie podoba. Dobra, zagram A5, przytrzymam tutaj cały czas to napięcie. Najwyżej skoczek zagra tu. Przypuszczam, że on teraz będzie wstawiał wieżę na dobre miejsca. Tak się może wydarzyć, oczywiście. Podoba mi się na przykład plan skoczek H5, skoczek F4, ale raz, że może zagrać G3, a dwa, że jak skoczek pójdzie na H5, to tutaj się pojawi wtargnięcie skoczka na D5, a skoczek F6 jest potrzebny mi do pilnowania tego punktu, więc to nie jest takie proste. No zobaczymy, jak to się pojawi, jak to się tutaj rozegra. Skoczek zagrał tutaj, to teraz jak zagram tu, on mi zagra tu, ja zbiję, no nie, no to stracę jakość, a zaraz, ha, tutaj muszę pilnować. Dobra, hetmana 7, muszę pilnować, nie ma wyjścia. No i teraz na przykład jak wieża zagra na D1, to pomyślałem sobie, że zagram skoczkiem i będę miał wtargnięcie na B4. Skoczek na A4 chyba nie stoi tutaj jakoś rewelacyjnie. A jak nastąpi bicie, to może nastąpić bicie albo hetmanem. No właśnie, zagrał wieżą. Więc w tym wypadku tak sobie myślę, czy to coś mi tutaj. No dobra, wracam skoczkiem na C6. No jeżeli będzie wtargnięcie, to zawsze zacznę bić gońcem, a tutaj mam też skoczka na B4. Nie, no wydaje mi się, że normalna gra. Możliwe, że jeszcze trzeba zagrać wieżą na D8, żeby mieć opcję na D5, choć te D5 to jest ciężko tutaj do zagrania. Raczej mało prawdopodobne, że to się w ogóle uda. No ale zagranie wieżą na pewno spowoduje to, że będę miał rozwiniętą już każdą figurkę. Więc zobaczymy, jak to się za chwilę potoczy. Co, mój drogi przeciwniku, wymyślisz? Może A3. Zbił jednak. Dobra, super. To mi się bardzo podoba. Czy on coś tutaj zobaczył, czego ja nie widzę? To jeszcze w ogóle mi się wieża fajnie otworzyła i zerkam sobie na F2. Połączony z hetmanem, ta wieżyczka może sobie tutaj nieźle podziałać, według mojej oceny. No i też skoczek na B4 i wtargnięcie gdzieś tam może na C2, jakieś tam sztuczki, zobaczymy. W każdym razie ta formacja mi się podoba, ale chwila. Hetman C4, atak tutaj, ale mam skoczek na D4 z atakiem. Tyle, że on zbije, tu będzie atakował hetmana. Aj, nie podoba mi się ten ruch. Tutaj będę musiał zagrać tak w ogóle. On się bardziej przestraszył tej wieży. Wydaje mi się, że król H8 trzeba. Ha, teraz mogę skoczkiem wlecieć. No pewnie, że teraz mogę skoczkiem wlecieć. To w ogóle on jakoś chyba nie dostrzegł tej opcji hetman C4. Taki, no ruch taki ciężki do zagrania, bo wchodzimy pod wieżę, ale w tym wypadku hetman musi zagrać na B1 i co ma do powiedzenia ta wieża później? Tylko teraz tak, pytanie, co ja zagram po tym hetman B1, bo będzie groził ruch A3. No raz można tu odstraszyć przeciwnika, a może D5? Chociaż nie, bo patrzę, że goniec może zerkać tu, ale wtedy tutaj, chociaż D5 bicie i on wtedy może trzasnąć mi na E5, więc to mi się chyba nie podoba. Na razie taki ruch szybki, oczywiście, no tutaj strategicznie też gramy w taki sposób, że czas jest ważny, to jest też element gry, więc dlaczego by z tego nie korzystać? No i cóż, mój drogi przeciwniku, zrobisz teraz? Wiem, słuchajcie, jeżeli on zagra hetmanem na B1, to ja zagram skoczkiem tu, mam świetne wejście też tutaj, a jeżeli on mi odpędzi tego skoczka, ja będę miał otwartą wieżę, zagram skoczek C2, jeżeli on zbije, to ja
Tutaj biję, zbijam wieżę i tam już go praktycznie matuję. Skoczek H5 w takim razie, bez większego zastanowienia. Zobaczcie, moje figury zaczęły grać, a jego figury, no skoczek E3 stoi dobrze. Właśnie, zagrał tutaj. Skoczek C2, nie zauważył chyba tej pięknej kombinacji. Ja atakuję sobie tutaj, atakuję tutaj, jest po grze, moi drodzy. To już jest koniec partii. Według mnie to jest już koniec partii. No bo mogę wziąć po prostu jakość, a jak on odejdzie, no to zbijam tutaj. I skoczek jeszcze wszedł do ataku, o, w ogóle, no tak. Tutaj się to świetnie rozwinęło. Skoczek C2, nie widział tego ruchu. Poddał partię, słuchajcie, poddał partię. Spróbuję zrobić rewanż. Zobaczcie, ocena, jest rewanż, super. No to D4 jedziemy. Mamy rewanżyk, 2456, najwyższy ranking w speedrunie, w karierze. No i gambit hetmański prawdopodobnie, nieprzyjęty, dokładnie tak się też dzieje. Skoczek na F3, zobaczymy jak zareaguje przeciwnik, jest goniec na 7, no to ja goniec na G5 i gramy sobie w szachy. Zobaczymy jaka będzie jego reakcja, jest H6, no to ja zbijam tego skoczka. On odbije i po prostu E3, prawdopodobnie będzie roszada, wieża C1. I ruch C6. No bo tutaj C5 już najlepsze nie będzie, bo ja będę miał opcję po prostu zbicia. Wieża pilnuje fajnie skoczka. Też będę miał opcję zbicia. Tutaj po prostu będę chciał tego pionka zdobyć. I raczej mi się to powinno udać. Zobaczymy, czy przeciwnik zagra C6. Dobra, to teraz mogę zagrać w ogóle wariant z mojego kursu z gambitu hetmańskiego, czyli ruch H4 z planem G4. Czyli takie ostrzejsze podejście do tematu. Zobaczymy jak zareaguje przeciwnik. Tutaj oczywiście skoczek D7 można zagrać lub na przykład G6, ale to i tak idę pionkiem tutaj na G4 i próbuję tam go atakować, poświęcać pionki, otwierać linię w dużym skrócie. Mi się te schematy bardzo, bardzo podobają, lubię takie rzeczy grać, a więc też tutaj podpowiadam osobom, które lubią też grać agresywnie i ciekawie na zaskoczenie przeciwnika, więc myślę, że w ten sposób tutaj można sobie spokojnie to rozgrywać. To właśnie też wymaga praktyki. Dosyć często mam ten wariant na szachownicy w nieprzyjętym gambicie hetmańskim, więc fajnie. To jest fajne. To jest wariant też nieprosty, jeżeli przeciwnik będzie grał to dobrze. Znaczy, jeżeli będzie znał to dokładnie, aczkolwiek tu i tak, znaczy tutaj trzeba białymi po prostu też znać dobrze wariant, jeżeli czarne znają wariant, a jeżeli nie, to jest taka gra trochę na czutkę, dokładnie, jest skoczek D7, żeby tak, no tutaj G4, tutaj nie ma się co zastanawiać, skoro wiemy jak mniej więcej grać, no to też w ten sposób będę kombinować. Bardzo mi się podoba wieża C1, ona świetnie tutaj trzyma tego skoczka. Wręcz rewelacyjnie. Zobaczcie, schemat jest prosty, bo mogę zagrać G5, tam gdzieś się ustawi hetman na C2. Okej, słuchajcie, ruch G5 teraz wchodzi w grę. Jeżeli bicie, bicie i bicie, bicie to potem F4. Dobra, lecimy, bo tutaj z kursu jest wariant, więc cały czas wiem, że ten ruch G5 jest dobry. Jeżeli bicie, bicie, goniec bije, skoczek bije, hetman bije, to ruch F4 się gra. Jeżeli hetman da szacha, to król D2. I tam będziemy myśleć, jak... Znaczy będziemy myśleć, będziemy kombinować. Jest F4, szach wygląda niezwykle groźnie, ale hetman tutaj się trochę plącze, więc ruch F4 działa dobrze. Musiałbym sobie przypomnieć dokładnie. Wiem, że król D2 się jeszcze gra i tu jest wszystko w porządku, tylko tutaj teraz trzeba grać bardzo, bardzo dokładnie. Przeciwnik powinien raczej tutaj zbić tego pionka. Skoczek broni fajnie punktu E4. Tu skoczek B6, istnieje też taki ruch. I teraz tak, moim celem jest na przykład zagranie tak, hetmanem i wieża na G1. Tam się fajnie też figury oddaje. Dokładnie by trzeba było sobie ten wariant przypomnieć, ale myślę, że przeciwnik może mieć spory problem. Jeżeli nastąpi szach, a, ruch C5 w ogóle jeszcze zagrał. Tak, taki ruch jest. Dobra, Krzysztof, teraz musisz się popisać tym, jak, co tutaj się grało. Tu się w ogóle chyba to biło. Choć, dobra, chwila. Tu się chyba to biło, dokładnie nie pamiętam. Dokładnie
Tego nie pamiętam. Teraz muszę się zastanowić. Aha, moment. Może wieża H3. Hetman da szacha, goniec E2, bicie. I tutaj on bije, wieża bije. Nie, to nie wygląda dobrze. Chociaż chwila. Wieża H3, on tu, ja tu, on zbije. Ja tu, on zbije z szachem, ja odejdę. Będzie... Aha, hetman tu. A nie, 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 to nie, to nie, to tak na pewno nie. Chwila, bo tutaj chyba się biło, chociaż nie jestem pewny. A może zagrać hetmanem? Nie, królem tutaj to nie. Chwilka, Krzysztof, zaraz sobie przypomnisz. Skoczek może tutaj. Tu, tu, ten hetman będzie się plątał trochę. To może i dobrze. Znaczy, skoczek E2 chyba nie działa, bo nawet hetman zagra tutaj. Chwilunia. Bo teraz tak, jeszcze jest ciekawe w ogóle bicie. On zbije tu, tu, no właśnie. Jak to się grało? Chyba bicie w ogóle jest. Skoczek bije, tam wieża wchodzi. To mi się nie podoba. Tutaj skoczek. Myśl logicznie, Krzysztof. Dobra. C5 to nie może być dobry ruch. Chyba nie. Tylko trzeba to udowodnić. I to jest tutaj cały problem w tym wszystkim. Tutaj. Tu będzie atak nieprzyjemny. Może wtedy tak, on zbije. Tu, tu. No w każdym razie bardzo fajna, ostra pozycja. Dobra, trzeba podjąć jakąś decyzję, bo czas nas goni. Jeszcze raz, tutaj, wieża H3. Tu. Tu. Chwila. Jeszcze chwila, C5. No to jest logiczny ruch. Kurczę, muszę w tym momencie muszę sobie przypomnieć po prostu, jak to się dokładnie grało. Bo to jest na pewno dobra pozycja białych. To jestem przekonany, tylko właśnie tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Bić może po prostu. Tak, tu chyba trzeba zbić. Dobra, biję to na C5. Jeżeli szach, to tu. Skoczek zbija. Skoczek to zbije. Dobra, tutaj już logika jakaś wchodzi w grę, której nie pamiętam. Hetman E2. A no tak, hetman E2 przecież. Teraz jak skoczek zbije, to hetman E2 i grozi wieża H3. Tutaj i grozi wzięcie po prostu, grozi wzięcie hetmana. Tak, hetman E2. Jeżeli on tak, no może tak właśnie zagrać. To trzeba będzie to zbić. Wieża H3. On może dać szacha, tu trzeba bronić pionka E3. To ja po prostu odejdę. No i hetman będzie miał problem. Tu jeszcze jest ruch D4. No tutaj wtedy chyba zbijemy po prostu, jeżeli on trzaśnie tu. D4. D4 może zagrać. D4, bicie, jeżeli wieża, to ja wchodzę hetmanem tam, grozi mat. Tu wszystko bronię. D4 tutaj, on bije, ja odchodzę. Ewentualnie się zasłonię, prawdopodobnie tak trzeba będzie. O, rozwojowo jak to wygląda? Pionek mniej, a ten skoczek nie będzie miał dobrych odejść. No i teraz będzie trzeba udowodnić... O, tego ruchu się to w ogóle nie spodziewałem. Aha, bo goniec tutaj broni, okej. Okay. Dobra, goniec tutaj broni, jeszcze goniec się otwiera, tak. To chyba muszę wybić tym w ogóle.
się ciekawie. Skoczek bije. Dobra. Może być szach. Odejście, skoczek F2. Tego nie doceniłem. Skoczek w centrum był bardzo atrakcyjny. Aż muszę to zobaczyć, aż muszę potem to zweryfikować, jak to wygląda dobrze, bo... Tak, jest szach. No, król musi odejść na C2, nie mam innego wyjścia na C2. No i teraz tutaj, ja zawsze tym królem sobie tędy wrócę, więc będzie dobrze. No właśnie, po tym ruchu ta moja wieża nie ma za bardzo gry, bo co, tak? Ewentualnie po tym ruchu muszę zagrać tak, oddać jakość i tyle. No właśnie. Okej, okay. Chyba będę musiał po prostu tak zagrać. On zbije, ja zbiję. Tutaj nie działa, będzie fajny strzał. I potem tu i zdobywam. Okej. Okay. Tam będę mógł się zasłonić. No dobra. Ojej, goniec G2, przecież on może zbić. Co ja zagrałem? Wiecie co? Ale ślepota ze mnie. Orety. Ojejku, co ja zagrałem? Ja tylko ubzdurałem sobie, że on może zbić tutaj. Jak on zbije, to ja wtedy muszę tu. On tutaj da szacha. Ja tak. I co dalej? Ojejku, ale podstawka. Ale poczekajcie, bo może tak. On wtedy tu szach. Ja tak. I grozi skoczek F6. On nie może za bardzo tam zbić. Dobra, ryzyk fizyk, ryzyk fizyk. No tutaj jak zbije, no to też może zbić. Ja tam tego skoczka złapię. Tak. Czy coś tutaj jest? Bo nie widzę. Grozi teraz tu. Bardzo nieprzyjemny ruch. I grozi wzięcie w ogóle skoczka. Są dwie groźby. Okazuje się, że chyba jest dobrze. Okazuje się. Tam jeszcze B5 będzie fajny ruch. Jeżeli na przykład on zagra królem. Ja zbiję tu, on zagra B5. To jest bezpośrednia groźba. B3. Bicie, bicie i goniec. I tam to będzie szybko się rozgrywać. To będzie problem, ale mam nadzieję, że już trochę mniejszy. Po prostu wrócę hetmanem na E2. Jeżeli bicie, to tutaj. Na końcu jest tak. No bardzo nieprzyjemnie. Będę trzeba zbić tu. Chociaż on może zbić, ja będę musiał grać E4 albo zagrać tu skoczkiem wtedy. Dobra, może jakoś będziemy żyć w tej pozycji. No właśnie, bo jeżeli on tutaj, to jest skoczek F6. On to widzi. Ma 3 minuty w ogóle. Muszę sobie przypomnieć, jak to się rozgrywało. Teraz to nawet jestem skłonny wymienić hetmany i jeszcze tego skoczka, więc... W sensie na przykład, że on na przykład zagra tak, a nie, tutaj nie może, bo skoczek E7. Jakby te figury zniknęły, które podświetliłem, czyli dwa hetmany i skoczek, to można to grać z nadziejami. Król, no tak, no ja muszę zbić tego skoczka, to nie mam wyjścia. B5, to jest bardzo silne posunięcie. Aha, tutaj planujesz, okej. Okay. W ogóle chodzi mi po głowie... Ha, tu nie mogę. Tak muszę znowu. Ojejku, tak. On tu. Tak będę miał i tam strzał jakiś. Dobra. Muszę tak zagrać, niestety. Muszę bronić pionka. No B5 jest możliwy ruch. Nieprzyjemny. Ale już mniej nieprzyjemny, bo... Hetman to asekuruje. A, on idzie w tę stronę, okej. Okay. Chcę po prostu wymienić. Jedną wieżę wymienimy, by groziło po prostu bicie. Wieża tu nigdzie nie wchodzi. Okej. Okay. Tutaj zbić.
Bije szach, tu i on wejdzie wieżę, i on ją tutaj ruch. Dobra, spróbujemy. Tak, wiedzie wieżą, będę musiał się zasłonić. Ha, potem tu i taka hetmanówka, w sumie nie wiadomo co to będzie. Możliwe, że jego lepsza. Szybka wymianka, on ma 2 minuty. Okej, okay, goniec wiedzie tu, ja zagram tak, dokładnie. On zbije, ja pionkiem będę musiał. No, będę miał gorszą hetmanówkę, bo ten pionek jest bardziej groźny. A jeszcze tak zagrał sprytnie, nie chcę tego wymieniać, okej. Okay. Pytanie, czy nie tak? Dobra, po prostu wracam. Jak bije, to bije król. Tutaj chyba nie grozi mi jakieś niebezpieczeństwo. Jedyny szach jakiś tam nieprzyjemny. Tu jakaś opcja taka jest. Więc może mniej groźna. No tutaj. Jakiś tam szach grozi. Tu szach oczywiście istnieje. Tym królem oczywiście jakoś tam mogę potem chyba przemanewrować, tu się pochować. Aha, tędy. No dobra, tak. Grozi wzięcie gońca, może być kolejny szach. Tak, tutaj niegroźne. On musi tak. Ciekawe, czy on chce remis. No pewnie chce remis. Zagram tu, on z powrotem. Teraz tak. Dobra. Tutaj. Aha, nie mogę się zasłonić. Muszę z powrotem zagrać. No i teraz pytanie, czy tu. Niech będzie tak. No nie mogę tędy też zagrać. Właśnie jak do szacha nie mogę iść tutaj. Może tak, ale on wtedy tak. Znowu z powrotem jesteśmy w tym samym miejscu. Tak, to też na związanie tutaj wejdę. I ta pionkówka chyba. Chociaż nie, no bo on wtedy mi da szacha. No, koniec partii. Może jeszcze będzie próbował jakoś ryzykować. Tu chyba król. No właśnie. Muszę wracać. Bo inaczej goniec się uruchomi. To będzie remis. Okej, okay. Z remisu chyba jestem zadowolony. Zróbmy sobie analizę. Już przestawiam. Okej. Na razie tutaj jest dobrze. H4, tak. G5, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. F4. Jest ok. Szach, król D2. I C5. I C5. Goniec E2 trzeba. No właśnie, to są trudne warianty. Trzeba tak. I jeżeli nastąpi bicie, to trzeba po prostu zbić z zamkniętymi oczami. Tutaj król C2. Jeżeli szach, to goniec D3. Jeżeli szach, to król B1. I tutaj po prostu jest. Może być niebezpiecznie czarnymi. Wieża wchodzi, tu wchodzi. No i to jest właśnie to. Takie właśnie rozgrywanie tego ostrego debiutu. Poszło tak. Tak. Hetman E2 trochę gorsze. E5 ładne. A co tu było lepszego zamiast hetman E2? Bicie po prostu pionka. Hetman E2, E5. Bicie skoczkiem. Gorsze. Skoczek wleciał. No właśnie. Król C2. Skoczek F2. Jak to trzeba. I goniec G2. Wiecie co? Goniec G. Goniec G2 to jest najlepszy ruch w pozycji. A ja podstawiłem niechcąco. Ale jaja. Goniec G2 to jest najlepszy ruch w pozycji. Bicie. Wieża. Ale zaraz. Moment, moment. A tutaj skoczek H5.
Bo jak tak, to tak. Tak, tylko się skoczek zasłania. Ale ta pozycja jest trudna białymi. Oj, trudna, ale najlepsza w danej sytuacji. Ciekawe rzeczy taktyczne się pojawiają, naprawdę bardzo ciekawe. No dobra, poszło tak. Wieża tu, hetman dał szacha, król C3. Wiecie co? On nie zauważył skoczek G4. Ja tego też nie widziałem. Po tym ruchu trzeba się poddać. A nie, zaraz, ale tak można. Tak. Aha, bez jakości. No tak, to trzeba byłoby się poddać w tej pozycji. Znaczy jeszcze jakaś tam gra na pewno by była, jakieś tam szanse mikro na cokolwiek, ale tak, tutaj było źle. Przeciwnik nie dostrzegł też tego ruchu. Król G7. To jest już kompletnie wygrana? Plus 6 mam, słuchajcie, bije tu. Goniec F5. No nie zagrałem wygrywającego posunięcia w tym momencie, zgadnijcie jakie. Ale proste to było. Nie zauważyłem wieża H7. Król musi zbić i skoczek F6. Ajajaj. I tak. I na przykład po prostu bicie. No i to już jest wygrana białych. Ale jestem teraz na siebie zły. No tego nie widziałem. Takie proste. No widać brak formy. Ale kurczę, no ładne. Po prostu teraz król G7 przegrywa. Hetman zbija i groźby nieuniknione. A ja zagrałem co? Hetmanem. I tu jest już źle. Tak. Bicie. Tu już jest minus 6. Z plus 6 na minus 6. Tak. G5 powinien grać. Tu skoczek wrócił. To w ogóle z tego remisu, co on zrobił ze mną, ten wieczny szach, to ja jestem, powinien być bardzo zadowolony. No tak. Bardzo zadowolony. To on tutaj. Tak, tutaj nie było żadnego mata, nic się nie działo. To tak, no on tutaj ma minusik, czyli przewagę. No niezłe tutaj były gierki, mam nadzieję, ta, szczególnie ta druga. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i jeszcze raz zapraszam Was na 12 maja do Olsztyna. Gramy na żywo, ja również będę grał. Do zobaczenia, mam nadzieję, że się z Wami zobaczę. Trzymajcie się, cześć.